Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam was wszystkich przybyłych na dzisiejszą Eucharystię. Jest to pierwsza z trzech zaplanowanych Eucharystii wynagradzających za grzechy przeciwko życiu. Dzisiaj szczególnie modlimy się, wynagradzając Panu Bogu za grzechy kobiet. Otoczmy w tej modlitwie wszystkie nam znane kobiety, które zostały dotknięte tym grzechem, o prawdziwe uwolnienie i uzdrowienie dla nich, dla ich rodzin. Otaczamy te wszystkie kobiety, które znamy, te żyjące i nieżyjące, aby Bóg w swoim miłosierdziu zanurzył nas przy Najświętszej krwi Jezusa, abyśmy doświadczyli, czym jest Boża miłość. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Jakże celne słowa na dzisiejszą uroczystość. Na dzisiejsze nasze spotkanie, na dzisiejszą modlitwę wynagradzającą za grzechy przeciwko życiu. Pan Jezus mówi o sobie, że nie przyszedł do sprawiedliwych, ale do grzeszników. Kochani, co jest konieczne w tym procesie uwalniania, uzdrawiania nas z naszych grzechów? Konieczna jest prawda. Boimy się tej prawdy, bo często to jest straszna prawda o nas, jakimi słabymi, grzesznymi ludźmi jesteśmy. Ale gdybyśmy tylko wpatrywali się w siebie, to nie byłoby nadziei. Cała prawda to jest prawda o człowieku i o Bogu. O człowieku, który zawiódł, zgrzeszył, upadł, zaparł się. I o Bogu, który nie przestaje kochać. Pamiętam takie świadectwo jednego starszego kapłana, który powiedział, że najwięcej o Bogu powiedział mu jego rodzony ojciec, ani długie wykłady w seminarium, ani mądre teologiczne książki. Nikt mu więcej nie powiedział o Bogu i o Bożej miłości niż właśnie jego rodzony ojciec. Miał wtedy około 10 lat. Zmarła mama. Tata został się sam z trzema dorastającymi synami, podrostkami, którzy ciągle sprawiali różne problemy wychowawcze. Ciągle awantury, kłótnie, bijatyki, różne szkody. Tata wielokrotnie ich upominał. A kiedyś nie wytrzymał i powiedział, jeśli jeszcze raz powtórzy się taka sytuacja, to każdy z was otrzyma na gołe ciało 10 pasów. Oczywiście zapowiedź ojca poskutkowała, bo te dzieciaki wiedziały doskonale, że ojciec zawsze dotrzymuje słowa i mogli być pewni, że jeśli jeszcze raz powtórzą swoje złe zachowanie, to spotka ich nieuchronnie kara. I faktycznie jakiś czas zachowywali się lepiej, ale po pewnym czasie zapomnieli o obietnicy ojca. I ponownie bardzo zawiedli ojca w swoim zachowaniu. Tata zebrał ich wszystkich trzech i ku ich wielkiemu zdziwieniu na ich oczach zdjął własną koszulę, wziął pasa i sobie samemu za każdego z nich wymierzył 10 uderzeń, tak jak obiecał. I ten starszy kapłan mówi: wtedy zrozumiałem, na czym polega miłość Boga do człowieka. My grzeszymy,
a to On wziął na siebie konsekwencje naszych grzechów, wszystkich naszych grzechów. Każdy grzech Jezus wziął i pokonał swoją śmiercią na krzyżu. Jedyna ofiara, która zdolna była zgładzić nasze grzechy, ofiara Syna Bożego, samego Boga, Bóg, który nie zawahał się z miłości do Ciebie i do mnie oddać w takich strasznych mękach życia. I nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, ale dlatego, że tej ofiary potrzebujemy, tego ratunku potrzebujemy, że nikt inny nie był w stanie nas uwolnić z tych pęt naszych grzechów. Niedługo w tym okresie wielkanocnym będziemy w różny sposób adorować, rozważać mękę Pana Jezusa na krzyżu. Chciałbym jedną sytuację przypomnieć z tej około 3 godziny trwającej męki Jezusa. Obok krzyża Jezusa stały 2 krzyże łotrów. Jednego, którego nazywamy dobry łotr, i drugi, który był niestety złym. Tak naprawdę jeden i drugi byli nie drobnymi przestępcami, że ktoś kurę komuś ukradł, ale to byli prawdziwi mordercy. Ludzie, którzy uczynili wiele zła, bo mówią o sobie: my sprawiedliwie ponosimy tą karę, a on niewinny wisi tu na krzyżu. Tak powiedział ten dobry łotr. I coś niesłychanego. Wtedy na tym krzyżu Pan Jezus kanonizował pierwszego świętego, tego, którego nazywamy dobrym łotrem, bo powiedział mu: dzisiaj będziesz ze mną w raju. Nikt nie może tego podważyć i w każdy Wielki Piątek, oprócz tego, że wspominamy mękę Pana Jezusa, to w każdy Wielki Piątek też wspominamy dobrego łotra. Na pewno jest w raju, na pewno jest zbawiony. Kochani, ale mnie długi czas zastanowiło, ale przecież ten człowiek nie był wcale lepszy od tego drugiego łotra, bo taką samą karę ponosimy. Co uczynił? Co jest najważniejsze, najbardziej konieczne dla każdego z nas dzisiaj? On zwrócił się do Jezusa. Jezu, wspomnij na mnie w swoim królestwie. Ten człowiek już nic nie mógł zmienić. Ten człowiek nie mógł zejść z krzyża, nie mógł pójść do ludzi, których skrzywdził, przeprosić, naprawić te krzywdy. A pomimo tego Jezus mówi do niego: dzisiaj będziesz ze mną w raju. Nie wymarzymy naszego grzechu. To jest historia naszego życia. Tak, popełniliśmy wiele strasznych grzechów, za które się wstydzimy, żałujemy, płaczemy. Ale od Ciebie i ode mnie zależy, co ja z tym moim grzechem zrobię. Czy ja będę tak jak ten jeden łotr uparty, przeklinał, wszedł w zaparte, że on nie jest winny, że inni są winni. Czy ja wprawdzie stanę przed Bogiem, uznam swoją winę i poproszę Jezusa o Jego miłosierdzie. Jezus nikomu nie odmawia miłosierdzia. Nie po to przyszedł na świat, żeby nas potępić, ale żeby nas zbawić. I kiedy wpatrujemy się w Jezusa i szczerze, stając w prawdzie, wyznajemy nasze grzechy, żałując za nie, możemy być pewni, że je nam odpuści. Kiedyś miałem taką sytuację, to było dawno temu w Rosji.
Jedna moja parafianka miała ogromny dylemat, aby uwierzyć, że poprzez rozgrzeszenie kapłańskie odpuszczone są jej grzechy. Ona, jak to? Naprawdę? Nie mogłem jej przekonać, ale taka przyszła mi myśl. Mówię, słuchaj, wiesz, pomódlmy się chwileczkę. Pomodliliśmy się, a mówię, teraz trzymaj, tu jest Pismo Święte. Otwórz. Zobaczymy, co Bóg chce ci dzisiaj powiedzieć. I to było niesamowite, bo ona otworzyła na tej scenie, kiedy do Pana Jezusa przyprowadzono kobietę cudzołożną, którą chciano ukamienować. I wystawiając Pana Jezusa, mówili nauczycielu, oto kobieta, grzesznica, prawo mówi, taką trzeba ukamienować, a ty co nam powiesz? A Jezus powiedział, kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci w nią kamień. A sam się nachylił i pisał coś na piasku. Ewangelia nie mówi co. Są różne komentarze, niektórzy mówią, że na pewno grzechy tych, którzy stali, chcieli ją ukamienować. A być może pisał przykazania. I każdy widząc te przykazania przypominał sobie własne grzechy. I kiedy wszyscy odeszli, Jezus pyta kobieto, nikt ciebie nie potępił? Nikt, Panie. I ja ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz już więcej. I to było niesamowite, że ta kobieta w końcu zrozumiała, że Boże przebaczenie jest prawdziwym przebaczeniem, które zdejmuje wszelki ciężar grzechu. Szczerze wyznany, stanięcie w prawdzie, uznanie swojej winy, żal. Bóg jest większy niż nawet największe nasze zło. Te nasze nabożeństwa ekspiacyjne to nie są po to, żeby rozdrapywać i ranić. To jest ta przestrzeń duchowa, do której zapraszamy. Niezależnie, czy ktoś ma problem, czy nie ma problemu, bo tak naprawdę uważam, że chyba wszyscy jesteśmy winni grzechom aborcji dokonanym w naszej Polsce, gdzie dane statystyczne mówią, że od wojny 40 milionów dzieci zostało zamordowanych przez nas. To są dane, które porażają i które mówią, że nie ma rodziny, nie ma człowieka, który w jakikolwiek sposób nie byłby odpowiedzialny. Wszyscy ponosimy za te straszne grzechy winę, ale wiemy, do kogo przyjść. Tak jak ten dobry Łotr, idziemy do Jezusa. Wierzymy, że jeśli dla Niego było miłosierdzie, że i dzisiaj nam Jezus nie odmówi swojego miłosierdzia. Amen.